народження Ісуса Христа в Вифлеємі, нехай освітить темряву всю ніч Різдва Христового і веде нас своїм сяйвом, аби ми, прикладом свого життя, бути відважними свідками того, що князем миру, Богом могутнім та справедливим є Ісус Христос. Який в пітьмі ходить, узрів світло велике. Над тими, які живуть у тіні смерті, світло засяяло. Оказала się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i rząd światowych rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. I trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański, i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. Nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Jeszcze parę godzin temu w kościołach katolickich na całym świecie śpiewaliśmy: oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świętych k nam przybędzie, wielka światłość w dzień ów będzie. W tej adwentowej antyfonie wyrażaliśmy tęsknotę za tą chwilą, która kolejny raz w naszym życiu staje się udziałem radości z faktu przyjścia na ziemię Syna Bożego, zrodzonego według prawa i obietnicy, według wiary i nadziei, według pragnień ludzkich pokoleń i zamysłu Boga Stwórcy, który możemy określić jednym słowem – miłość. W tej objawiającej się miłości swój wielki udział ma Najświętsza Maryja Panna, która zgodziła się na przyjęcie woli Bożej i powiedziała w Nazarecie: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Oraz święty Józef, jej przeczysty oblubieniec, który nie oddalił swej małżonki, lecz pouczony przez Boga podjął obowiązki małżonka i opiekuna Syna Bożego. W Ewangelii w kontekście Bożego Narodzenia Józef jest opisany przede wszystkim jako człowiek wielkiej wiary. Została ona wystawiona na próbę, gdy Maryja w czasie zwiastowania godzi się zostać matką Syna Bożego. Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego. Modlę się za Kościół Święty, aby wyzwolony przez dar wcielenie Syna Bożego prowadził ludzi do wiary i skutecznie głosił Jego chwałę wszystkim narodom. Ciebie prosimy. Niechaj żarliwa modlitwa oraz ufność w Boże miłosierdzie wyjednają nam wszystkim potrzebne łaski. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, z którymi jeszcze...
Noc narodzenia Jezusa jest najpiękniejszą nocą, bo dziś przyszło zbawienie dla człowieka. Takie maleńkie dziecię, które potrzebuje opieki swojej matki, staje do walki z całym złem tego świata i z mocami ciemności, które truchleją z przerażenia. To Bóg się rodzi. Ekscelencjo, księże arcybiskupie Mieczysław, życzę obfitości ze skarbca Bożej mądrości i miłości, abyś był przedłużeniem głosu Jana Chrzciciela, ogłaszającego nam Zbawiciela, który jest miłością samą. Це велике свято Різдва Ісуса Христа, прихід Його на землю, Його приближення до людей, до нас, спасіння наше, яке Він нам дарував. Нехай це приближення Бога, який прийняв людське тіло до нас, спонукує нас, щоб ми вибрали девізом свого життя приближатися весь час до нашого доброго і ласкавого Бога. Mogliśmy się dzisiaj zgromadzić wspólnie na pasterce, która odprawiana na pamiątkę modlitwy i oczekiwania pasterzy na narodziny Jezusa Chrystusa jest najważniejszym momentem świąt i piękną tradycją. Dziękuję Wam wszystkim za wspólną modlitwę i świadectwo Waszej wiary.